Co ty tu robisz, Masako? Szukam rodziny. Znalazłam już męża. Nie widzę jeszcze moich synów. Zginęli jak wojownicy. Bronili domu. Wiesz może, gdzie polegli? Nie. Bitwa była chaotyczna. Ledwie widziałem swego wuja. Pomogę ci ich znaleźć. Chodźmy. Muszę przeszukać tę część plaży. Patrz! Tam! Twój żołnierz. Tak, ale jest sam. Myślisz, że to dezerter? Kiedy zginął twój mąż, pani, klan rzucił się, by go pomścić. Nikt nie uciekł. Miło wiedzieć, że byli do końca lojalni. Szukaj uważnie naszych chorągwi. Masako, tutaj! Chorągiew Hadacich. Jechał plażą. Ruszymy więc dalej jego tropem. Chorągiew Kikucich. Nie rozpoznaję go. Mąż siostry walczył dla Kikucich. Możliwe, że jest gdzieś niedaleko. Chcesz go odnaleźć? Na razie. Chcę tylko znaleźć synów. Nasza chorągiew. Mój koń. Prawie z nim zginąłem. Co się stało? Ocalił mnie wuj. Odwdzięczymy się. Najważniejsze, że przeżyłeś. Kto to? To Masanori. Był zbyt młody na żołnierza, ale jego ojciec był stary, więc zgłosił się za niego. Nie tylko odważny żołnierz, ale i dobry syn. Tak. A gdzie moi synowie? Wojownik Nagao. Ucznicy Nagao usiekli wielu wrogów. Nikt nie mógł się z nimi równać. Gdyby był z nimi Sensei Ishikawa. Chorągiew twego wuja. Kiedy podczas bitwy ujrzałem te barwy na poległym, zlękłem się, że to on. Tylko głupcy nie boją się śmierci. Prowadzą w stronę skał. Nasze chorągwie. Uchikage. Przyjaciel moich synów. Na pewno przy nich został. Muszą tu być. Tędy. Zostawili tu ciała swoich. Jak jakieś śmieci. Nie. Powieszeni jak zwierzęta. Ściągnijmy ich. Powinni być przy rodzinie. Pochowani ze swoimi żonami i dziećmi.
droga do Ariake nie jest bezpieczna. Czy gdzieś tu jest miejsce, gdzie można ich pochować i uczcić ich poświęcenie? Latarnia morska. Bawili się tam, gdy byli mali. Ale zajęli ją Mongołowie. Więc ją odbijemy. Latarnia jest tam. Uwielbiali wspinać się na wieże. Kiedy nie wracali na noc, wiedziałam, że są tu i patrzą w gwiazdy. Byłaś dobrą matką. Też tak myślałam. Ale moje dzieci nie żyją, a ja tak. To największa porażka dla matki. Kiedy moja matka umarła, też się o to obwiniałem. Ale byłeś tak młody, a ona chorowała. Nie mogłeś nic zrobić. Nie pociesza mnie to, nawet jeśli to prawda. Wiem. Mongolskie ścierwa! Walcz ze mną! Może być ich więcej. Wspinają się na wzgórze! Są w trawie! Wszyscy. Nadszedł czas. Przynieśmy moich synów.
Nigdy nie pozwalałam im tu spać. Nawet kiedy podrośli. Zawsze wołałam ich do domu. Tego brakowało mi najbardziej po śmierci matki. Głosu, który mnie wołał. Wiedz, że spoczywa w spokoju. Jak wszyscy. Do zobaczenia w Toyotamie. Muszę znaleźć jeszcze kilku spiskowców, nim będę mogła spocząć. Ale teraz chciałabym spędzić trochę czasu z synami. Rozumiem. Bywaj w zdrowiu, Masako.